Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. Tematem, jaki dziś poruszymy, jest kryzys migracyjny w naszej części Europy. Celowo używam sformułowania części Europy, a nie chociażby granicy polsko-białoruskiej, bo to przecież kryzys, który w swojej początkowej fazie dotyczył również granicy białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej, a coraz więcej mówi się o tym, że w najbliższych dniach czy tygodniach może rozlać się również na granicę białorusko-ukraińską. Nie będziemy jednak rozmawiać o żadnym z tych krajów, a o aktorze, którego wielu obserwatorów wskazuje jako drugoplanowego, ale bardzo ważnego w kontekście kryzysu migracyjnego, mianowicie o Turcji. I o tym kraju porozmawiamy z Aleksandrą Marią Spancerską, specjalistką do spraw polityki tureckiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem redakcji Obserwatora Międzynarodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie. W kontekście kryzysu migracyjnego Turcję do tablicy wywołał premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że Ankara w pełni synchronizuje swoje działania z Mińskiem. Te słowa do tego stopnia nie spodobały się w stolicy Turcji, że jeszcze tego samego dnia, którego padły, szef tureckiej dyplomacji zadzwonił do polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała i oznajmił, że nie godzi się na obarczanie jego kraju jakąkolwiek odpowiedzialnością za kryzys migracyjny. Strona polska wskazuje jednak, że taką odpowiedzialnością jest na przykład godzenie się na to, żeby z terytorium Turcji na teren Białorusi codziennie kursowały samoloty rejsowe, na pokładzie których znajdują się nieweryfikowani obywatele krajów Bliskiego Wschodu, którzy następnie wykorzystywani są instrumentalnie przez Aleksandra Łukaszenkę do kreowania kryzysu migracyjnego. Po zabiegach dyplomatycznych strony polskiej i krajów unijnych Turcy zdecydowali się zawiesić sprzedaż biletów lotniczych na tę trasę dla obywateli części krajów Bliskiego Wschodu, tych krajów, co do których są największe wątpliwości, jeżeli chodzi o cele podróży na Białoruś ich obywateli, ale aktualne pozostaje pytanie, na ile Turcja świadomie bierze udział w tym procesie, któremu pilotuje Aleksander Łukaszenka, a na ile po prostu przymykała oko na działania Mińska. Dziękuję panu bardzo za naszkicowanie tego tła, bo rzeczywiście 10 listopada odbyła się ta rozmowa telefoniczna Zbigniewa Rała z Mevlutem Cavusoglu. Tłem, tak jak pan słusznie tutaj zauważył, były gorzkie słowa wypowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i rzeczywiście tutaj Turcy ponownie zadeklarowali tą chęć współpracy. I tak jak tutaj mieliśmy do czynienia z komunikatami polskiego MSZ-u, ja podchodziłam do tego bardzo ostrożnie, szczerze powiedziawszy, bo już takie deklaracje od strony tureckiej słyszeliśmy na początku października, kiedy to turecka delegacja gościła w Polsce, więc jakby ten wątek już wcześniej był mocno sygnalizowany, tylko my wtedy w październiku tak bardzo zabiegaliśmy o poparcie Ankary i to jakby tutaj Ankara no, wyraziła taką wstrzemięźliwą aprobatę. Potem sytuacja jakby zaczęła ulegać eskalacji i pojawiły się te słowa pana premiera, potem był telefon Mevluta Cavusoglu i za tym zaczęły iść konkretne gesty, czyli najpierw tutaj zaproszenie do tej polskiej ekipy, która miałaby kontrolować przepływ na lotnisku w Stambule, bo tutaj pan zapytał, czy rzeczywiście Ankara jest to świadomie zaangażowana. Mogę powiedzieć tak, mamy ku temu przesłanki, jeśli spojrzymy sobie na częstotliwość tych lotów, ale mieliśmy pewnego rodzaju przełom w ostatnich dniach, bo tutaj, tak jak pan zauważył, strona tutaj turecka i Turkish Airlines zadeklarowały, że nie będą tutaj przewozić, tak, nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. I powiem tak, chciałoby się wyrzec takie sformułowanie tureckie Dost Sorgunde Belli Olur, czyli to jest taki polski odpowiednik prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i moglibyśmy się bardzo ucieszyć. Ja jeszcze
trzymałabym się z tym entuzjazmem. Zobaczmy, jaka będzie oficjalne tutaj stanowisko tureckich linii lotniczych i zalecałabym tutaj taką pewną wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o ten optymizm. Warto też zwrócić uwagę, jak w ogóle ta sytuacja zaczęła być postrzegana przez polskie społeczeństwo, bo myślę, że w tej świadomości zbiorowej naszej polskiej zaczął wykształcać się pewnego rodzaju dysonans. No dobrze, no bo mamy tutaj naszego sojusznika, od którego będziemy zaopatrywać się w drony, ale on się zachowuje niejednoznacznie. I myślę, że to wywołało taki duży mętlik, taki dysonans i wiele osób zaczęło sobie zadawać takie pytanie. I dobrze, że poszły za tym jakieś konkretne gesty ze strony tureckiej, żeby troszeczkę to normalizować. I to też jest kwestia polskich wysiłków związanych z dążeniem do umiędzynarodowienia tej kwestii, bo bez tego też by się to nie udało, więc tutaj trzeba na to patrzeć bardzo holistycznie. A skąd taka ostra reakcja tureckiej dyplomacji, bo w zasadzie ona była natychmiastowa jeszcze tego samego wieczora, którego premier Morawiecki wypowiedział w Sejmie te słowa o synchronizacji działań Ankary i Mińska. Mieliśmy telefon do polskiego ministra spraw zagranicznych. Czy to właśnie należy łączyć z obawami Turków o postrzeganie ich przez polskie społeczeństwo, no i też z tym kontraktem na zakup tureckich dronów? Czy można powiedzieć, że Ankara w jakiś sposób wystraszyła się tego, że jej wizerunek będzie w taki negatywny sposób zaplątany w ten kryzys migracyjny? Myślę, że Turkom nie zależy na tym, żeby mieć słaby wizerunek w Polsce. Po pierwsze, to jest kwestia dronów, poza tym weźmy pod uwagę kwestię turystyki. Więc od początku stanowisko Ankary jakby w tej kwestii było takie, że no ale słuchajcie, to my jesteśmy stroną problemu, a nie jego częścią i nie obwiniajcie nas. I my chcemy jakby tonować tą sprawę, tak? Poza tym tutaj jeszcze Turcy rozgrywają inną kwestię, myślę, że do tego dojdziemy, a mianowicie oni chcą renegocjować to porozumienie migracyjne, tylko to już będzie odbywać się na innych warunkach niż dotychczas, jak to było ustalone w 2016 roku. Więc to są pewne aspekty, jak właśnie ta płaszczyzna obronna, te drony, bo to pojawiło się przy okazji wizyty prezydenta Dudy w maju tego roku w Turcji, kwestia turystyki, no i to porozumienie migracyjne na nowych warunkach w kontekście relacji z Zachodem, tak? To jest druga kwestia, przy okazji której porusza się temat turecki, to znaczy wiele osób wskazuje, że Aleksander Łukaszenka we współpracy z Władimirem Putinem podążają według scenariusza kryzysu migracyjnego, który został zrealizowany w latach 2015-16 właśnie przez prezydenta Turcji. Wówczas prezydent Turcji domagał się wsparcia finansowego od Unii Europejskiej za, jak to się zwykło brzydko mówić, zakręcenie kurka z migrantami. I rzeczywiście takie wsparcie wówczas było. Mieliśmy słynną wizytę Angeli Merkel w Ankarze, podczas której zadeklarowała taką pomoc ze strony Unii Europejskiej. No i czy rzeczywiście to jest scenariusz, to co teraz obserwujemy, to jest scenariusz taki, jaki mieliśmy 5 lat temu w przypadku Turcji, czy to jest scenariusz tylko pozornie podobny? Myślę, że tutaj warto dokonać pewnego rozróżnienia, bo tak, obecne działania reżimu Aleksandra Łukaszenki nie do końca można porównać z tym, co na przykład Turcja robiła jeszcze parę lat temu wobec Grecji, Unii Europejskiej, no bo rzeczywiście tam pojawił się nawet taki epizod, że no, Turcja przepuszczała tak migrantów przez swoją granice, jednocześnie dążąc do renegocjacji albo do wymuszenia jakiejś rekompensaty finansowej za utrzymanie obozów uchodźców na swoim terytorium. I tylko wtedy była sytuacja taka, że do Turcji trafiło ponad 3 miliony uchodźców z Syrii. W Syrii pogrążonej w totalnej krwawej wojnie domowej. Dzisiaj sytuacja wygląda tak,
że na nasze pogranicze polsko-białoruskie trafiają ludzie z Bliskiego Wschodu, z Afryki, którzy zostali tam przewiezieni w sposób zaplanowany, skoordynowany. Zatem w tym przypadku mamy do czynienia z takim aspektem, który można by określić mianem weponizacji migracji. Do tego dochodzi skrupulatna gra na emocjach, która jest sprytnie koordynowana przez białoruskie służby, co jest także umiejętnie rozgrywane przez Moskwę, która no, też uczestniczy w tym całym modus operandi, bo myślę, że nasi słuchacze pamiętają jedną z propozycji, jaką przedstawił niedawno minister Ławrow, który powiedział, który namawiał Zachód, aby zrobić taki deal, jaki zrobił Erdoğan wtedy z Unią Europejską. Tylko zwróćmy uwagę, jaka jest logika w ogóle myślenia Rosjan w tej kwestii. No bo Rosjanie myślą sobie tak, no wy Zachód w obliczu kryzysu zawsze jesteście słabi, zawsze jesteście podzieleni, jesteście rozbici, chcecie to rozgrywać humanitarnie. No to dlaczego się nie dogadacie z Łukaszenką tak jak wtedy z Erdoğanem? I tutaj ta logika nie bierze pod uwagę tego, że Unia Europejska i NATO mogły wyciągnąć lekcje, wnioski i zredefiniować swoją postawę wobec tego, z czym mieliśmy do czynienia w 2015 roku. I tutaj oni tego, mi się wydaje, że nie doceniają tego aspektu, że możemy postawić jakiś czynny opór. Więc tutaj sprawa do obserwowania, ale ważny jest ten aspekt myślenia o logice rosyjskich decydentów politycznych. A co wydarzyło się z migrantami przebywającymi w Turcji po podpisaniu tego dealu z Unią Europejską? No bo ze strony unijnej wiemy, co się wydarzyło, to znaczy ci migranci przestali masowo przekraczać chociażby granicę turecko-grecką, ale to nie jest tak, że oni nagle z dnia na dzień albo przestali się do Turcji przedostawać, a ci, którzy już tam byli, po prostu zniknęli. Co się stało z tymi ludźmi? Może troszeczkę pożonglujmy danymi statystycznymi. Ja wiem, że może nie powinnam tego robić, ale żebyśmy mieli jakiś szkic chociaż w głowie. Więc tutaj mówi się o 3,6 miliona Syryjczyków, którzy przebywają na terytorium Turcji. I to jest kwestia bardzo drażliwa w tureckim społeczeństwie. I ta kwestia jakby jest mocno podgrzewana. To było bardzo widoczne na przykład w sierpniu tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z zawirowaniami w Afganistanie. Wtedy też pojawiło się ryzyko, że ludzie z Afganistanu, migranci z Afganistanu będą chcieli przekraczać przez granicę z Iranem i będą chcieli przybyć do Turcji. I rzeczywiście tutaj Turcy powiedzieli, ale halo, halo, my już nie będziemy magazynem dla migrantów, że Erdoğan w wyraźny sposób zasygnalizował, że Turcja może sobie nie poradzić z tym dodatkowym ciężarem migracyjnym. Zatem warunki totalnie się zmieniły w porównaniu z tym, co mieliśmy w 2016 roku. I Erdoğan obecnie bardzo wyraźnie zdaje sobie z tego sprawę, że ta liczba tych przybyszów generuje bardzo negatywne emocje wśród tureckiego społeczeństwa. To nie jest mu na rękę, bo traci wyraźnie w sondażach i ta kwestia jest wyraźnie wykorzystywana przez opozycję. I tutaj mogę nawet powołać się na słowa Kemala Kılıçdaroğlu, lidera opozycji, który zaczął posługiwać się takim hasłem jak Sınır namustur, czyli granica z honorem. Z kolei polityczka Meral Akşener, czyli Meral Abla, którą typuje się do roli w ogóle premiera, jeśli Turcja by powróciła do systemu parlamentarno-gabinetowego, ona na jednym z wieców wyborczych powiedziała, że ona jest gotowa odesłać te 4 miliony Syryjczyków z powrotem do Syrii. I to obecnie, tak jak widzę nawet po swoich znajomych w Turcji,
generuje bardzo negatywne emocje, które to wszystko jest jeszcze potęgowane przez bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Mamy do czynienia nawet z otwartymi aktami ksenofobii. To obserwowaliśmy nawet w sierpniu w Ankarze. Doszło do ataku na sklepy prowadzone przez Syryjczyków. Zatem to myślę, że będzie bardzo mocno wykorzystywany wątek w wyborach, które są zaplanowane na 2023 rok. Więc od tego nie uciekniemy i myślę, że o tym jeszcze będziemy wiele rozmawiać. Wspomniała Pani o chęci Recepa Tayyipa Erdoğana do renegocjacji tego porozumienia migracyjnego. Jakie zmiany miałyby zostać wprowadzone? Co Turcja miałaby zyskać? No bo zakładam, że jeżeli to z Ankary płynie sygnał o chęci do zmiany, to ma to oznaczać renegocjację na warunkach korzystniejszych dla Turcji. Tak, więc tutaj Recep Tayyip Erdoğan ma taki chytry plan. Nie chce pieniędzy tak jak dotychczas, ale chce wynegocjować warunki, w których to Unia Europejska w aktywny sposób partycypowałaby w odbudowie Syrii i Afganistanu. Oczywiście to wszystko odbywałoby się przy pomocy Turcji. A no jeśli Unia Europejska ma odbudowywać zniszczoną Syrię, Afganistan, który jest pod rządami talibów, no to to wiąże się z jakimiś korzyściami dla strony tureckiej. Na przykład, udogodnieniami dla firm, na przykład budowlanych, które są bardzo blisko związane ze środowiskiem Recepa Tayyipa Erdoğana. Mówię tutaj o tak zwanej bandzie pięciu, więc tutaj Erdoğan chce to sprytnie rozegrać na swoją wedle swojego pomysłu, prawda? Więc warto się tutaj temu przyglądać, czy Unia Europejska będzie zainteresowana właśnie takim rozwiązaniem. Na początku naszej rozmowy wspomniałem o tym, że ten kryzys migracyjny może w najbliższych dniach czy tygodniach rozlać się również na granicę białorusko-ukraińską, a Ukraina to jest kraj, który w ostatnim czasie także stał się dla Ankary takim bardzo interesującym kierunkiem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Powróciły na tapet rozmowy dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu między Turcją a Ukrainą. No i to jest też takie miejsce, gdzie pewnie Turcja w tym momencie jeszcze dyplomatycznie będzie ścierać się z Rosją. Dlaczego Turcji zależy na Ukrainie? Tutaj warto naszkicować jakieś szersze tło. Turcja generalnie na arenie międzynarodowej przy każdej okazji podkreśla kwestię Krymu. I to nawet pojawiło się w narracji Mevluta Czavuszoglu podczas jego uczestnictwa w jednym z paneli na Warsaw Security Forum. Turcja uczestniczyła także w sierpniowym szczycie Platformy Krymskiej, co zostało negatywnie odebrane przez Moskwę w zasadzie jako działanie antyrosyjskie. Więc tutaj ta kwestia w tych relacjach bilateralnych jest taką kwestią antagonizującą strony. No i taki aspekt, o którym warto sobie powiedzieć, to jest ta rozwijająca się kooperacja na płaszczyźnie obronnej. I tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że w 2019 roku Turcja sprzedała Ukrainie 6 dronów Bayraktar i tutaj Kijów w dalszym ciągu wyraża zainteresowanie zakupem kolejnych sztuk. Dla Ukrainy Ankara jest bardzo cennym sojusznikiem, bo z perspektywy Kijowa oni by chcieli, żeby Turcja stała się takim ich kluczowym partnerem na płaszczyźnie bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego, tak, żeby balansować tutaj te wpływy rosyjskie. Tylko zauważmy, że za każdym razem, jak Turcja podnosi tą kwestię Krymu, no to stawia się na tym kursie kolizyjnym z Moskwą i teraz pytanie jest takie, no jaką cenę przyjdzie Turkom zapłacić za to, że w jawny sposób lekceważą Moskwę, tak? Bo tutaj możemy mówić o tych płaszczyznach antagonizacji i są też płaszczyzny kooperacji, ale zawsze te stosunki turecko-rosyjskie trzeba rozpatrywać poprzez to, że te relacje mają charakter bardzo transakcyjny.
i to się bardzo często ujawnia i ta dynamika właśnie jest tym mocno naznaczona. Czyli Ukraina miałaby być wykorzystana przez Turcję instrumentalnie do poprawy czy też do przeprowadzenia jakichś korzystnych biznesów z Moskwą? Myślę, że taki to byłby taki element oddziaływania właśnie na płaszczyźnie regionu Morza Czarnego, czyli takiej projekcji siły, więc myślę, że Ankara może to rozegrać dwojako. I zobaczymy, jak będzie to się rozwijało. Ale ostatnio zauważmy, że turecki dron został użyty przez ukraińskie siły do zniszczenia haubicy prorosyjskich separatystów i tutaj Ankara bardzo szybko zareagowała i no, nie chciała doprowadzić do eskalacji, tylko od razu było wyciszenie kwestii i jasny sygnał do tego, że słuchajcie, sprzedaliśmy wam te drony, ale nas to nie mieszajcie. Więc Turcja wchodzi właśnie na tą płaszczyznę konfliktogenną z Moskwą. Skoro Ankara nie chce dążyć do zwarcia z Moskwą, jak zachowałaby się w przypadku, w którym Rosja będzie dążyć do eskalacji sytuacji w Donbasie i instrumentalnego wykorzystania imigrantów właśnie na Ukrainie? No właśnie, jak tutaj Ankara się zachowa? Szczerze powiedziawszy, możemy sobie tutaj rozrysować dwa scenariusze, które ja widzę w swojej głowie. No i tak, możemy zadać sobie pytanie, czy Ankara będzie miała odwagę sprzeciwić się Moskwie. No bo Moskwa bardzo dobrze zna słabe punkty Turków. A bardzo słabym punktem Turków jest Syria, a konkretnie jedna prowincja, jaka nazywa się Idlib, tak? Więc tutaj Turcy absolutnie nie chcą doprowadzić do destabilizacji tej prowincji, bo wiedzą, że jeśli doszłoby do kolejnej ofensywy przy udziale władz rosyjskich, to mogłoby dojść do kolejnej fali migracyjnej, która zapukałaby do drzwi tureckich. A wiemy, że to byłby no, taki przysłowiowy gwóźdź do trumny Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Zatem możemy się zastanawiać, czy Turcy będą tyle ryzykować, tak? Z drugiej strony widzimy, że całą tą kwestię Turcja też wykorzystuje tak jako narzędzie balansowania z Zachodem, bo chodzi właśnie o tą kwestię wynegocjowania nowego porozumienia migracyjnego, które byłoby korzystne dla Ankary i pozwoliłoby jej na ekspansję jej wpływu w Syrii, w Afganistanie. Więc trzeba się temu mocno przyglądać. Ja bym tutaj zdecydowanie w tej kwestii przyglądała właśnie się tym rozwojowi relacji turecko-rosyjskich, które w głównej mierze, jak to pokazało ostatnie spotkanie w Soczi, to jest bardzo mocno oparte na tak zwanej dyplomacji osobistej i to, jak będzie to wszystko wyglądać, to zależy od charakteru relacji interpersonalnych pomiędzy Recepem Tayyipem Erdoğanem a Władimirem Putinem. Zatem tutaj trzeba trzymać mocno rękę na pulsie. Trzeba trzymać rękę na pulsie i pamiętać, że wybory w Turcji już za niewiele ponad półtora roku i na potrzeby polityki wewnętrznej z pewnością coraz więcej będzie dziać się w tamtejszej polityce zewnętrznej. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra Maria Spancerska, specjalistka do spraw polityki tureckiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, członek redakcji Obserwatora Międzynarodowego, była moim gościem.